Witaj, moi drodzy, z tej stronki. Na witam was w holu zakupowym, a dokładnie to w Logusiu Z. Dlaczego w Logusiu Z, a nie ten, to później. Natomiast słuchajcie, zacznijmy od holu zakupowego. Część z was wie, że zbliżają się moje urodziny. Widzowie z Radomia wiedzą na pewno, bo dostałam paczkę urodzinową, unboxing zobaczycie na kanale już niedługo. Natomiast słuchajcie, ja zazwyczaj i od babci, i od mojego taty dostaję hajs na urodziny. I stwierdziłam, że w tym roku kupię sobie coś konkretnego, takiego, żebym, że tak powiem, widząc to, myślała o tym, że to jest właśnie, że tak powiem, prezent urodzinowy. I tak, bo ostatnio mam problemy z uszami. Znowu mi wraca, zresztą to jest, że tak powiem, u mnie notoryczne, że problemy z uszami czasami wracają, zresztą tak jak i problemy z zatokami. I powinnam chodzić w szapce i osłaniać uszy jak najbardziej od wiatru. Ostatnio znowu zaczęło wiać. To też stwierdziłam, że kupię sobie czapkę. I kupienie na mnie czapki jest ogólnie ciężką sprawą o tyle, że mam całkiem sporą głowę. I większość czapek robi mi po prostu... że w sensie też zjeżdżają. I dzisiaj łaziłyśmy sobie z Natalem po galerii. Szukałyśmy czapki, znalazłyśmy tą, ona tu w ogóle ma pompon, mam nadzieję, że tego za bardzo nie widzicie, bo byłem fanką pomponów, nie jestem, ale puf, czapeczka to wygląda tak. Jest o tyle fajna, żeby się właśnie moja głowa w tym mieści, plus jest taka cieplusia od spodu, taka milusia. W CA, kupiliśmy C&A, cholera wie jak się ten sklep nazywa, ostatnio go odkryłam. Znaczy on jest w galerii od pewnie od X lat, ale tam po prostu ostatnio byłam z Natalią i ogarnęłam, że on jest. Plus słuchajcie, jak ja mierzyłam czapkę, to Natalia mierzyła komin i stwierdziła, że a w sumie to jest fajne, bo sobie można, wiecie, też gdzieś tam na uszy ten osłonić twarz i... No tak powiem, ja nie jestem fanką szalików, mnie szaliki strasznie wkurzają, czasami noszę chustę, ale to też jest dla mnie niewygodne, bo czasami się gdzieś tam ten... I sobie myślałam jakiś czas temu, nad właśnie kupiłem kominka, plus ten jest też taki milusi, tak jak czapeczka w środku. No więc... Więc komin jest, właśnie sobie można ten... I tak vloga nagrywać też nie ma problemu. Jeśli twarz będzie akurat niewyjściowa, to można. Natomiast właśnie kominek kupowałam. Bo Natalia stwierdziła, że o, zobacz, fajny, pasuje ci do czapki. I tak w sumie stwierdziłam, że dobra, kupię. Ale nie tylko ja nie będę marzła, kupiłam drugi dla niej. Tak w prezencie swoim prezencie dla siebie na urodziny kupiłam komin Natalii. Takie, wiecie, na zasadzie daje mi to radość, bo wiem, że ona będzie zdrowa. Także tutaj pod względem takim właśnie plusowym. Ale, że tak powiem, na zimę jesteśmy gotowe. Zresztą było zdjęcie na Instagramie i możemy sobie ruszać. Zima może przyjść. Zwłaszcza, że ostatnio wyciągałyśmy buty, żeby sprawdzić, czy mi buty pasują. Zresztą tak nie wiem, czy nie będę kupować innych w tym roku. Ale, że tak powiem, mniejsza o moich butach. Ogólnie mam na sobie jeszcze jedną nową rzecz, ale wam jej nie pokażę, bo zanim by ten vlog wleciał na YouTube, to pewnie ja straciłabym życie. Natomiast słuchajcie, to, że tak powiem, nie będzie dla was jakąś wielką tajemnicą, kupiłam sobie stanik. Natomiast każda kobieta z dużym biustem wie, jaki kupno stanika jest problematyczna. I wy, panowie, możecie sobie nie zdawać z tego sprawy. Pani z małym biustem teoretycznie też, nie? Natomiast słuchajcie, na mnie nie kupi się stanika w normalnym sklepie. Nie mam po prostu takiej opcji. Jedyne, co mi tu zostaje i co znam w Częstochowie, co ma stanik w moim rozmiarze, jest to sklep, który się nazywa Fiszbinka. Natomiast tam cena stanika jest dość wysoka. I w sensie łaziłyśmy po galerii, szukałyśmy, słuchajcie, i tak szukałyśmy tych staników w galerii. I wiecie, na zasadzie promocje, widzę promocje za 200 dwa staniki, super, super sprawa, nie? Zwłaszcza, że mój, w sensie dla mnie taki jeden kosztuje ponad 200. I tak ten, że tak powiem, wyczaiłam posezonowo w promocji i był trochę tańszy, ale jednak no, koszt taki, no. Ale za to jak się człowiek fajnie czuje i od razu tak jakoś tak, no. Ale nie skupiałem się na tych rejonach, bo stracę życie. Natomiast słuchajcie, to co było najlepsze, to to, że w momencie, kiedy się w tym takim sklepie kupuje stanik, to te babki też doradzają, w sensie one są tymi brafiterkami. Nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, tak ten, ale no. W każdym bądź razie polega to na tym, że ona też jakby doradza,
i pomaga układać wszystko i tak dalej, nie? I stoi obok mnie Natalia i ta kobieta tam ogarnia i widzę po prostu, jak Natalia zaczyna się robić te kobiety na zasadzie, zaraz jej urwę głowy dotknij, ją jeszcze raz w tych rejonach, a cię zabiję. To było takie urocze. Ona mnie w ogóle zabije za tą historię, ale no, mniejsza o to. No, natomiast, że tak powiem, urodzinowe zakupki uważam za udane. Zwłaszcza, że ostatnio to, że właśnie mama Natalii gdzieś tam wyczaiła dla mnie pasek do spodni, zresztą chyba wam ostatnio o tym mówiłam, że udało mi się dorwać pasek do spodni. Bo to jest dla mnie niezmiernie miłe, że wiele osób zauważyło, że ostatnio schudłam i to dość sporo. I no, problem był taki, że wszystkie, ale to po prostu wszystkie spodnie ze mnie spadają. A możliwość chodzenia w jeansach bez ciągłej potrzeby ich podciągania jest mistrzostwem świata, tak naprawdę, więc i z tego paska jestem zadowolona, więc wczoraj po prostu byłam taka ohohoho. A jeszcze dzisiaj ta czapka i ten komin po prostu idealnie mi tutaj dopełniły zakupowe szaleństwo. Także no. Pod tym względem dzieje się wiele. Słuchajcie, przy okazji mogę wam powiedzieć, że, bo mówiłam wam ostatnio, że sporo się zmienia w mieszkaniu i to faktem sporo się zmienia. I tak naprawdę ostatnio z Natalią sprzątałyśmy też piwnicę. Sprzątałyśmy całą piwnicę, co było... Wiecie, piwnice w bloku są różne. Ja mam taką dość podłużną, ale dość dużą tą piwnicę, która była zawalona pudełkami po prostu i różnego rodzaju rzeczami. Była zawalona ta piwnica aż pod drzwi, już się nie dało, w sensie jak się otwierało drzwi, to trzeba było łapać to, co leciało, bo była masakra. I wyczyściłyśmy to tak, że jest praktycznie czysto. Natomiast coś, co z jednej strony jest śmieszne, z drugiej strony było w pewnym momencie już irytujące. Wynosiłyśmy na masę rzeczy, masę po prostu jakichś takich niepotrzebnych już nam rzeczy. Natomiast wiecie, ci goście, którzy gdzieś zbierają jakieś takie złomy i tak dalej, to po prostu już tak po prostu tam czajane robili pod tym śmietnikiem. Prawie się pobili o stary rower, co myślałam, że po prostu umrę ze śmiechu, jak oni się tam zaczęli wykłócać o to, który, co, jak i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mistrzostwo świata. No, ale właśnie ostatnio ogarniałyśmy też tą piwnicę i to też nam dało taki bonus, taki plusik. I właśnie, a propos mieszkania, bo w sumie zmierzam do dwóch rzeczy i zastanawiam się, do której zmierzam jako pierwszej. A propos mieszkania, że tak powiem, żeby wam to pokazać, to mieszkanie, w sensie zrobić wam ponowne oprowadzanie, bo trochę się zmieniło od czasu ostatniego filmu. Chciałabym na początek już mieć tak ogarnięte wszystko, w sensie mam jeszcze w planach rozmontowywanie jednej szafy, malowanie sypialni i tak dalej. Też nie wiemy jeszcze kiedy, bo to, że tak powiem, finansowo dość szarpie, więc tak naprawdę będziemy ogarniać. Tak samo tutaj, aktualnie mam światło tylko, że tak powiem, z okna, więc ta strona jest nieoświetlona, co jest dość logiczne, ale że tak powiem, że żyrandol będzie wymieniany na inny i myślę, że ten inny, w sensie ten, który już mamy, że żyrandol, w sensie on czeka na zamontowanie, też będzie dawał trochę inne światło, więc jak coś, to się będę mogła z drugiej strony doświadczać. W ogóle cieszy mnie bardzo, że wam się podobają vlogi z tego miejsca, bo co prawda mam problem z przestawianiem statywu, bo za kompem mam 150 milionów kabli i wszystkiego, natomiast jakoś tak się czuję się znaczy nie powiem, żeby mi się tam źle, że tak powiem, do was gadało z tym green screen w tle i tak dalej, natomiast jakoś tak, nie wiem, te vlogi są takie bardziej, no, swobodniejsze, bo, że tak powiem, z tej miejscówki, z mojego wygodnego fotelika. Uwielbiam go po prostu, z fotel, to jest mistrzostwo świata, a rzadko mam tak naprawdę czas w nim usiąść, tak realnie. Natomiast w ogóle, słuchajcie, ostatnio sobie przyniosłyśmy z Natalią, właśnie sprzątając, stepper, na którym ja co prawda nie mogę ćwiczyć, bo mam porozwalane kostki. Więc to jest bardziej wersja dla Natalii. Ja sobie przyniosłam rowerek, który gdzieś tam sobie leżał w piwnicy. I jakiś czas temu chciałam go wyciągnąć i sobie pojeździć, bo miałam fakt, że ma strasznie niewygodne siodełko, więc tyłek boli po prostu niesamowicie. Ale ja ogólnie lubię jeździć na rowerze, więc biorąc pod uwagę pogodę, że tak powiem, ruszanie rowera takiego, że tak powiem, wyjazdowego nie miało większego sensu, chociaż sobie też właśnie stoi teraz grzecznie w piwnicy, to ten rowerek stacjonarny miał większy sens. Więc ja sobie biorę książkę, siadam na rowerku i sobie po prostu pedałuję.
No, kolejny sprzęt. Chociaż trochę mi zaburza wizję, że tak powiem, pokoju, ale gdzieś tu się jeszcze się go gdzieś tak wciśnie, żeby nie był praktycznie zauważalny i będzie jeszcze lepiej. Jestem dobrej myśli pod tym względem. No, ale właśnie tak ogarniałyśmy tą piwnicę ostatnio i ja tam chyba jakoś rano nagrywałam, później ogarnęliśmy tą piwnicę i miałyśmy po raz pierwszy od tak naprawdę dawna wolne popołudnie, bo my zawsze, a to zakupy, a to jakieś sprzątanie, a to właśnie się staramy z psem do babci jeździć, żeby on tam się mógł wybiegać na ogródku. Zresztą był vlog z psem biegającym po ogródku, nawet psem robiącym różne rzeczy na ogródku, więc wybaczcie, jak ktoś nie widział, to zapraszam. No i motyw był taki, że nie miałyśmy takiej chwili dłuższej dla siebie. A nawet ten nasz wyjazd do Wrocławia gdzieś tam był po części skupiony na tym, żeby spędzić czas z Natalią z rodzicami, żeby gdzieś tam z nimi wyskoczyć, żebyśmy my sobie gdzieś wyskoczyły w tym Wrocławiu. I nie miałyśmy takiej chwili odpoczynku. I tak się zastanawiałyśmy, gdzie sobie pojechać. Natalia gdzieś tam znalazła parę miejscówek, w tym jeden jakiś zalew. I sobie przypomniałam, czy kurde, jest przecież zalew w Poraju, nie jest jakoś super daleko. Można sobie właśnie podjechać. I słuchajcie, podjechałyśmy sobie na ten zalew. Usiadłyśmy sobie na schodkach. I był po prostu, było zachodzące słońce, zresztą też są zdjęcia na Instagramie, więc zapraszam. Było zachodzące słońce. Zresztą na fanpage'u też są, jeżeli wolicie Facebooka, to zapraszam na fanpage i zapraszam do grupy KUN, ale to tak, że tak powiem, BTW. No i słuchajcie, posiedziałyśmy sobie przy tym zachodzącym słońcu, pogadałyśmy sobie tak w końcu, tak naprawdę łapiąc taki totalny chill, że sobie siedzisz i nie myślisz o tym, że gdzieś musisz być na konkretną godzinę, że musisz jeszcze dzisiaj zrobić pierdylion rzeczy. I tak wszystko po prostu z nas jakoś zeszło i tak naprawdę po tych ciężkich dniach i po serii niefortunnych zdarzeń, które wam opowiadałam w ostatnim vlogu, to że tak powiem, bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Zresztą też mi się śmiać chciało, bo dodałam zdjęcie, ktoś stwierdził, że green screen. To było takie, no. Ale naprawdę, naprawdę ładnie to wyglądało i ta woda i właśnie zachodzące słońce. I też tam sobie mogliśmy posiedzieć, tam jakoś super dużo ludzi nie ma, więc sobie człowiek naprawdę jakiś tam może odpocząć, jakieś tam łódeczki sobie pływają po tym zalewie, ale woda zimna po prostu niesamowicie. Bo oczywiście, skoro jesteśmy na schodach, a te schody wchodzą do wody, to dlaczego by tego nie sprawdzić? Natomiast tam ogólnie też pływają sobie rybki. Jakoś tak się fajnie poczilowałyśmy. Natomiast później zabrałam Natalię na Złotą Górę, gdzie się zabieramy już od dłuższego czasu, żeby ją zabrać. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to też zdjęcie na Instagramie. Z Złotej Góry jest widok na sporą część panoramy, w ogóle na sporą część miasta, jeśli chodzi o Częstochowę i tam. Widoczki też są fajne, a że słońce już prawie zaszło, ale tak jeszcze nie do końca, to też widoczek był fajny. Więc tutaj. Taki plusik. Czy ja wam coś jeszcze miałam ten. Wiem, co wam miałam. Jeszcze jednej rzeczy wam miałam wspomnieć. Słuchajcie, to tak, że tak powiem, dla tych, którzy jeżdżą na rowerze i używają telefonów komórkowych. Dzisiaj taka sytuacja. Ja nie ukrywam, że trochę wkurzałam, wybaczcie, bo ale mam trochę zjechane gardełko plus zmiany pogodowe na mnie oddziałowują, no ale mniejsza o to. Jechałam dzisiaj z Natalem do sklepu, w sensie ja prowadziłam. I była mgła, w Częstochowie była zarąbiście duża mgła o godzinie 9 rano. I słuchajcie, jedzie sobie typek na rowerze. Ulica. On jedzie praktycznie środkiem drogi. I czyta sobie w telefonie coś, nie? Więc ja go zaczęłam mijać. On w tym momencie stwierdził, że on se skręci. I tak centralnie, no dość blisko samochodu mi przejechał. W sensie w ostatniej chwili jakby ogarnął, że jedzie samochód. Oderwał się od telefonu i wystraszony gdzieś tam sobie odjechał w bok, nie? Natomiast no, ja na szczęście kierowcą jestem dość uważnym, więc byłam gotowa na wszelkie ewentualności, również na to, że mi właśnie tam zjedzie, ale no myślałam, że po prostu wysiądę i chłopa zrzucę z tego roweru, tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby się w łeb pierdyknął i żeby tak więcej nie robił. Jednak ja rozumiem, nie wiem, kiedy się jedzie na rowerze i się coś przegląda w telefonie, kiedy jedzie się drogą rowerową. Albo nie wiem, chociaż bokiem tej drogi, a nie, że sobie nagle stwierdzam, że skręcę, cały czas wlampiona w telefon. No, jeszcze w momencie, kiedy widoczność była naprawdę cholernie słaba, bo mgła była masakryczna.
No ale cóż, są ludzie i taborety. W ogóle słuchajcie, tak na koniec wam małe wyjaśnienie a propos tego vlogusia, że vlogus już nie jest z pewnej konkretnej części ciała. YouTube ma ostatnio tendencję do czepiania się wszystkiego. Do czepiania się przy okazji bardzo niesłusznego. Myślę, że już od niejednego youtubera o tym słyszeliście. Już pomijam fakt tego, że YouTube właśnie wprowadza jakieś dzwonki, sronki. Zachęcam do kliknięcia przy okazji. Staram się gdzieś tam o tym nie wspominać, ale jednak to jest dość istotne, bo już teraz nie wystarczy, że kogoś zasubujesz, musisz właśnie kliknąć dzwonka, bo, żeby dostawać powiadomienia, bo przecież samo to, że go subskrybujesz, nie oznacza, że chcesz go oglądać. Pomijam fakt, że YouTube czasami sam odsubskrybowywuje ludzi. Tak jak ja na przykład miałam z Wizem, że nagle mi subskrypcji zniknął, wchodzę na kanał Wiza i znowu go mogę zasubskrybować, taram, po prostu jakaś magia. To jeszcze YouTube sobie jakiś czas temu wprowadził pewną tryb, który ma sprawić, że reklamodawcy chętniej będą te reklamy na YouTube wrzucać, że właśnie film jest odpowiedni. Ja co prawda swoje podejście do nagrywania filmów i do przeklinania w filmach już jakiś czas temu zmieniłam. A więc tutaj miałam trochę większy lajcik i szczerze mówiąc na to też byłam nastawiona, że na zasadzie mnie to jakoś tak super nie sieknie, bo te filmy już są grzeczniejsze niż były jakiś czas temu i to nie jest kwestia tego, że nie wiem, że chcę być grzeczniejsza czy coś, tylko po prostu ja też się zmieniam, zwłaszcza przez ostatnie 2 lata myślę, że w moim życiu zmieniło się bardzo dużo i też ja się bardzo zmieniłam i mam nadzieję, że to widzicie i że odbieracie to pozytywnie. Zresztą większość rzeczy, które gdzieś tam od was słyszę, to właśnie w sposób pozytywny. Oczywiście są osoby, że nie przeklinasz, to już nie to samo, coś tam, stara kina, coś tam, coś tam. Stara kina nie wróci, no stara kina nie wróci i albo bierzecie to co nowe, albo no niestety nasze drogi się tutaj rozchodzą. Bo nie ukrywam, że podoba mi się to, jaka jestem teraz i myślę, że to bardzo pozytywna zmiana. Hashtag skromna kina. Ale właśnie YouTube się potrafi dowalać do wszystkiego i wymyśli sobie jakiś automagiczny sposób, który ma sprawdzać tytuły, opisy i, że tak powiem, to co się dzieje w filmie. No i tak naprawdę zaczynają się jazdy, bo to nie działa. To nie działa bardzo i tak naprawdę ostatnio był jakiś tam vlog i było straszne opóźnienie w tym vlogu. Właśnie ze względu na to, że YouTube stwierdził, że ten vlog sobie nie będzie zarabiał już od pierwszych minut. W sensie, wiecie, nie oszukujmy się, no jednak na tym YouTubie się w jakiś tam sposób zarabia pieniądze i vlogi są dość dobrze oglądane. Nie powiem, żebym robiła to dla kasy, ale jeżeli mogę przy okazji na czymś, co jest dla mnie przyjemnością, coś zarobić, myślę, że w momencie, kiedy wy na tym jakoś nie tracicie, to myślę, że to no nikogo nie dziwi to, że te filmy są monetyzowane. No i właśnie pojawia się ten problem, że ta monetyzacja nagle sobie znika. Że YouTube twierdzi, że ten film jest nieodpowiedni. I tak naprawdę próbowałam i z tytułami, i z miniaturkami, i z udzielaniem pewnej części ciała, że tak powiem, już na samym początku. YouTube sobie dalej kombinuje, te filmy raz zarabiają, raz nie zarabiają. Najlepsze jest to, że ten film można zgłosić do tego, żeby oni go sprawdzili. I oni go sprawdzają i po 3-4 dniach do miesiąca te filmy zaczynają normalnie zarabiać, co oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że one powinny zarabiać cały czas normalnie, bo są okej, ale YouTube ma zrąbany system, który sobie testuje na ludziach, co jest irytujące. To, co się w ogóle ostatnio dzieje z YouTube'em, jest masakrą. Ale nie będę na to narzekać jakoś super i nie będę o tym robić jakichś szczególnych filmików i tak dalej, wiecie, że fanką takiego narzekania nie jestem, więc raczej się nastawiajmy pozytywnie, szykujcie się na zimę, jeżeli jesteście naszykowani na zimę, możecie, nie wiem, dodać zdjęcia na Instagram z hashtagiem gotowy na zimę z kiną, albo nie wiem, gotowi na zimę z kiną, o. Także wiecie, no tutaj nie ma lekko, róbcie swoje haule zakupowe. Ja po prostu czekam i w tej oto idealnej stylówie po raz pierwszy w jakimś takim, o Jezus Maria, się rozgadałam prawie 20 minut, dawno takiego vloga nie było. Mam nadzieję, że on wam odpowiadał i cóż, myślę, jakieś standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!